Witam Was, moi drodzy. Bardzo, bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Planet Crafter, Planeta Humble. Dodatek DLC do Planet Craftera, moi drodzy. Pomiędzy odcinkami troszeczkę popracowałem, ale niedużo naprawdę. No i pokażę Wam, co zrobiłem. Otóż tak, przeniosłem, pousuwałem tą skrzynkę, postawiłem tutaj szafki i właśnie. Dlatego wyłączyłem grę, bo wiedziałem, że za chwilę będę podgrzewać P3, dostanę, dlatego chciałem, żebyście ze mną to otrzymali. Jak widzicie, mam na razie poukładane tak troszeczkę w szafkach, to oczywiście mieszam jeszcze różne surowce, bo nie mam aż tyle szafek. U góry, kochani, zrobiłem, o, jak widzicie, większe pomieszczenie, czyli dokładnie to samo. Dokładnie to samo, co na dole. A zastanawiacie się, zaraz, gdzie masz podgrzewacze? Są tam, w tamtym budynku. Dlaczego? Ponieważ one są głośne. I zawsze mnie wkurzał ten dźwięk, szum tych podgrzewaczy. Dlatego postanowiłem je przenieść w ogóle z dala od mojego budynku. O, to ten dźwięk mnie wkurza strasznie. Oczywiście zrobimy więcej tych podgrzewaczy. Zrobimy więcej podgrzewaczy, więcej... To właściwie podgrzewacz. Zrobimy trzeciego stopnia podgrzewacz. Po co mieć drugiego stopnia, jeżeli można już trzeciego? Trzeba będzie zrobić więcej paneli słonecznych. I trzeba będzie ruszyć na wyprawę, moi kochani. Dobra, ale zerknijmy, bo teraz ja... Co się będzie za chwilę działo? 175. No to spokojnie, zobaczcie, terraformacja leci ładnie. Tutaj 150, czyli też tlen leci ładnie. 21, czyli niedługo ciepło. Jak wrzucimy nowy podgrzewacz, będziemy mieli nowe wiertło. Tutaj 4, czyli mamy znowu czas na to, aby porobić coś bez... nawet mogę porobić coś na wycięciu, żeby zanim następne schematy się odblokują. Ale za momencik. Zobaczmy podgrzewacz ten. Pręd irydowy. To tego nie zrobię. A to? Boksyt. Boksyt trzeba by było nowy znaleźć. Ale możemy zrobić wiertło 2, bo mamy jedynki na razie. Żelazo i 2 tytany. I tak też zrobię. Słuchajcie, żelazo i 2 tytany. 2 żelaza. Tytany. Ja tytanów chyba... Wydaje mi się, że wszystkie zużyłem. Tak. Nie mam chyba żadnych. O, jeden. Wiecie co? Czy ja to coś tutaj mam włożone? O, tytany. Wiecie co? Weźmy wszystko. W ogóle dziękuję Wam bardzo za tutaj podpowiedzi odnośnie tej machiny. Już jest super, już wszystko wiem. Teraz tak, to rozłożymy. Rozłożymy i wstawimy wiertło P2. Czy to jest to samo, co ja przed chwilą rozłożyłem? A, nie. To nie było to samo. Padło zasilanie, więc teraz... Będzie spadać z nieba coś za chwilę. O Jezu, aluminium. To było jedno. Ale wali, blisko. Dobra. Gdzieś powaliło. Ja bym chciał zobaczyć, czy coś tam spadło ciekawego.
Co to mogło tam spaść? Zobaczcie, widzimy. Gruzy. I coś niebieskiego wśród nich. Co to będzie? Kobalt? Patrzcie, kobalt spadł. I tytan. I to się przyda, bo akurat jeżeli chodzi o kobalt, to jeszcze krzem to spoko, pierdoły zwykłe. Ale tytan to jak najbardziej, bo ostatnio, o Jezu, gdzie się wpadłem w tekstury, dobra. A to jest do wydobycia zwykły. Kobalt, dobra. Ej, słuchajcie, to się przyda. Nie można. Mówić, nie, tam teraz nie potrzebuję tego. Przyda się, wszystko się przydaje. O, szczególnie aluminium. I żelazo. Żelaza mamy mało. Tytan biorę. Aluminium, weź. Skrzyneczka. Weź. Nie wszystko. Dobra, to trudno, dobra, dobra. Starczy. Już jesteśmy, kurczę, przy tej oddycharce. Słuchajcie, nie, pójdziemy dzisiaj na spacer. Oczywiście, że pójdziemy jeszcze na spacer. Jakby co. Pójdziemy zobaczyć miejsca, jakieś nowe tereny. Także się nie przejmujcie. Na pewno będziemy jeszcze zwiedzać tą planetę. Bo ona oczywiście wymaga tego, abyśmy znaleźli jakieś nowe, ciekawe tereny. Ale najpierw trzeba troszeczkę pokraftować. Bym sobie zrobił może lepsze buty, bo chyba już mogę. Czy egzoszkielet? Ja już zrobiłem chyba tak. No zobaczcie, z zewnątrz tak to wygląda. Wiem, że to tak samo. Ale spoko. Jeszcze jak mi się udało, to bym tak te... to bym wyciągnął te turbiny wiatrowe i dołożył z tej strony też takie właśnie bloki szklane, zaokrąglone. Dobrze. Pełen. Dobrze, co chcieliśmy? Buty. Banat stopy. A właśnie, patrzyliśmy na to, czy my możemy zrobić coś nowego, lepszego. Wydobycie. Mieliśmy zrobić wydobycie. Czyli jeden nadstop. Ja miałem nadstopy gdzieś tu. O Jezu, nie mogę tego odłożyć. To mogę odłożyć. Jeden nadstop mogę wziąć. Zróbmy sobie szybsze wydobycie. Czy chcemy biegać szybciej? Kurczę, może bym biegał szybciej. Czy mi się... Ale bym mogę jeszcze szybsze wydobycie zrobić. Dobra, zróbmy najpierw to wydobycie. Jednak niestety pójdziemy w wydobycie. I od razu zrobimy sobie drugie wydobycie. I trzecie raczej wydobycie. O. Dobra, i tym razem mamy szybkość wydobycia 3. 30%. Będziemy szybciej wydobywać wszystko. I nie mam już nadstopu, niestety. No dobra, był, ale się użył. Teraz zróbmy tak. To, co chcemy przenieść w to miejsce, to. Nie to. To i ten cały tytan na razie. A w to miejsce przenieść. O, ho, ho, nie ma miejsca. Mamy dużo kobaldu, słuchajcie. No i też mamy dużo magnezu. Dobrze, ja bym zrobił sobie do picia coś. Nie, do oddychania, przepraszam. To są kobaldy, to są oddycharki. Dobrze. Czy ty już się urosłeś? Tak, niech rośnie kolejny bakłażan. Świetnie. Aluminium. I to. No i spoko. Mamy jedzenie. Mamy pić. Mamy wodę. Nie, wody nie mamy. Mamy jedzenie i... I co? I oddychanie. Teraz mam jeszcze wodę do tego. Świetnie. To teraz zróbmy sobie... Weźmy sobie trzy żelaza, dwa tytany, jeden krzem i zróbmy porządek. Ok, możemy zrobić sobie znowu miejsce do oddychania i ruszamy, moi drodzy, na spacer. A więc gdzie dzisiaj byśmy poszli? Może w tamtą stronę? Tam była siarka, widzieliście, nie? Ale bym poszedł zobaczyć, co się kryje za moją bazą
Znaczy za moją kapsułą, no, którą użyliśmy do. Którą tutaj wylądowaliśmy w tym miejscu. Byśmy poszli w drugą stronę. Ale zobaczcie, nie ma. Na razie, z tego co widzę, nie ma możliwości, aby iść na południe tam. Bo tutaj blokuje nas wszędzie. Wszędzie ten lodowiec. Tutaj jest, widzicie, wielka przestrzeń, pustka. Tam doszliśmy do kopuły i później są góry. Jedynie co mogliśmy iść na północ, a teraz pójdziemy na wschód od mojej kapsuły i od mojej bazy, tamtą stronę, pod tymi łukami. Oczywiście, korzystając z okazji, zaczerpnę powietrza. Idziemy tam zobaczyć. No to jest to samo miejsce tak naprawdę, bo też idziemy w stronę lawy. Też idziemy w stronę lawy, moi drodzy. Też w stronę siarki, zobaczcie. Tylko z drugiej strony. Tu jest jakaś skrzynka, tu jest kolejna skrzynka. Czyli cały czas idziemy... O, kolejna skrzynka. To bym wziął, to bym wziął. Resztę na razie zostawiam. Tu mamy coś kolejnego. Tutaj nie byłem. Tutaj nie byłem. Czy tu będzie znowu chip komputerowy kolejny? Kolejne skrzyneczki, brawo. Uuu, materiał wybuchowy. Pamiętacie? Potrzebowaliśmy materiału wybuchowego. Piękne znalezisko. Piękne znalezisko. Czy jest tutaj chip? Jakaś wiadomość. O! Zadanie terraformowania. Ostrożnie manipuluj urządzeniami wybuchowymi w celu wydobycia rzadkich materiałów. Ostatnio nam wszystko idzie dobrze. Oddzielnie zależy cel, znalezienie celu, zbliżenie się do celu, umieszczenie urządzenia wybuchowego, oddalenie się od urządzenia wybuchowego, nieukończone. Aktywacja urządzenia wybuchowego. Okej. Okay. Ej, narzędzie wybuchowe. Mamy je. Słuchajcie, pięknie. Cudnie, wspaniale. Teraz tylko pytanie, gdzie go umieścić? Znaczy ja pamiętam, były miejsca, do których chcieliśmy ten materiał wybuchowy potrzebowaliśmy, bo w poprzednim odcinku znaleźliśmy takie coś. Czekajcie, to i to. No już tego irydu, kurczę, no biorę, ale szkoda mi trochę brać, miejsca mało mam. Tutaj mamy znowu siarkę. Czy dojdziemy do tamtej siarki? Wiecie co? Tu jest siarka, to bym poszedł do tego samego biomu, bym dostrzegł co poprzednio. Ale tam widzę coś nowego. Chodźmy tam dalej. Zaraz sobie weźmiemy tlenik. I postawimy. Już, już, już. Już oddycharkowy. Zamontowana. Świetnie. Na razie nie stoi. Co ty tu masz? Roślinę jakąś. Nasiono selusa. Chip. Pięknie. I jakaś wiadomość? Pewnie nieczynna. Nieaktywna. Dobra. Teraz pytanie, czy ja mam jeszcze... Czy te materiały wybuchowe chciałbym je gdzieś umieścić, spróbować. Dobra. Czy ja jestem w stanie zebrać wszystko? Nie, został mi tytan jeden. No i muszę coś wywalić. Dobra, jeden irod zostawię. Biorę tytan, ponieważ jak będę chciał budować nową oddycharkę. Chociaż mogłem ją tam umieścić, nie? Zostawić na później, na przyszłość. Mógłbym to zrobić, ale ja jestem bardzo ciekaw, co jest dalej. Bo ja jestem eksploratorem. Kupa. Idziemy dalej. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, mamy iryd. Skinie irydowe. Możemy tutaj wysadzić, użyć materiałów wybuchowych. Możemy zabrać iryd? Tak. Dobra, mamy miejsce z irydem. A co tu jest? O razy. Jak spadnę, pomie. Dobra, mamy miejsce z irydem. Świetnie. Chcemy sprawdzić, jak działa. O, boksyt! Otrzymaną wiertło. Dobra, teraz tak, słuchajcie, co byśmy zrobili? Co byśmy zrobili? Zużyję ten jeden. Wezmę boksyt. Mamy więcej.
Mamy kolejne rzeczy, słuchajcie, by więcej boksytu. O Jezu, ile tego poleciało. Dobra, użyjmy jednego materiału wybuchowego. Lecą się normalnie. Ale jak go użyć? I co? Prawy przycisk muszę, żeby użyć. No i użyłem, i co? I nic się nie stało. Może trzeba wcisnąć guzik. Uruchom. Aha, dobra. Może za daleko stoi. No i jest. I red jest już odblokowany. Ale my tak naprawdę chcemy boksyt. Ja to zrobiłem, żeby więcej boksytu zebrać. Pełen ekwipunek. Kurka, jasna. No teraz wszystko mi szkoda wyrzucić. Iryt wyrzucę, albo... No iryt wyrzucę. Ja mam chyba jeszcze, albo to... Kurczę, szkoda mi wszystkiego wyrzucić. 40 życia, 25. Zjem. Biorę kolejny boksyt. Dobra. Słuchajcie, tutaj jest boksyt. Tutaj jest iryt. Jest cudnie, wspaniale. Wruszam z powrotem. Ponieważ mamy dwa kolejne schematy do sprawdzenia. Mam trzy boksyty, dzięki czemu będę mógł zrobić chyba lepsze nóżki. Czyli lepsze... Jezu, jak ciemno. A, tam jest. Dobra, 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 dobra. Już wiem, gdzie jestem. Lepsze szybko biegi. Tutaj chciałem zostawić tą oddycharkę, nie? No nie wiem, czy chcę tutaj... Jezu, jak tutaj jest... O Jezusie, dobra. Myślałem, że sobie krzywdę zrobię. Ale nie. Czy mi się uda dobiec do mojej... kopuły? Nie kopuły, no... Miejsca, które z którym wylądowałem tutaj. Jeżeli nie, to szybko stawiamy. Nie uda mi się. Dobra, stawiamy to. Uff. Dobrze jest. Co to jest? Ej, ja tego nie widziałem. Byłem blisko. Co to jest? To wygląda jak to właśnie do wybuchania, ale takie większe. Jak ładunek wybuchowy, tylko większy. A no to byliśmy tutaj, dobra. No spoko, wracamy. Jest dużo skrzyneczek do wzięcia. Widzicie, w tym kierunku też warto chodzić. Tam jest iryd. Dobra, zlokalizowaliśmy w ogóle teren z irydem. To jest bardzo, bardzo ważne. Jak będziemy potrzebować irydu, a na pewno będziemy potrzebować irydu, wiemy, dokąd iść. Czy ja chcę sobie łyknąć tlenu? Mógłbym. Chociaż już jesteśmy blisko mojej bazy. Dobra, przestali walić meteorami. Możemy... Jest. Zaczerpnąć powietrza. Wracamy do mojego cudownego miejsca zamieszkania. Ładnie tu wygląda tam. To jest lód? Patrzcie, jak blisko lód był. A ja na początku panikowałem, że wody nie mam, nie? Wszędzie tej wody pełno jest. Że aż poszedłem tam daleko za tą po tą wodę. Dobrze. No i jesteśmy w domu. Uff, brawo. Dobrze, ja pierwsze co? Schematy. Duża kapsuła mieszkalna. Wow. Satelita GPS. No i dobrze, no dobrze. No. Ładunki wybuchowe. Boksyt mamy. Słuchajcie, boksyt mamy. Nie, co? Do czego był boksyt potrzebny? Zaraz. Ja myślałem, że do tych szybkobiegów, do butów zręcznościowych, ale nie. Ale nie. Latarkę by się przydała też. No już mamy.
Teraz, czy ja mam trzeciego? Egzoszkielet drugi, plecak trzeci, buty pierwsze, zbiornik trzeci. Zbiornik trzeci, dobra, egzoszkielet drugi, tak. Plecak trzeci. Tak? Tak, no to na razie mam wszystko oprócz butów zręcznościowych, latarki. No, buty zręcznościowe i latarka mi potrzebna jeszcze. Kompas mam. A to bym mógł zrobić nawet tą latarkę. Tylko czy ja mam w ogóle pierwszą latarkę? Nie mam nawet pierwszej latarki. Jak się robi pierwszą latarkę? Dwa magnezy. Dobra, zróbmy to. Dwa magnezy. Robimy sobie pierwszą latarkę. I od razu aluminium, magnez, siarka. To mamy. Chyba. Siarkę mamy. Magnez mamy. To odłożę. Aluminium. Mamy jakieś jedno? Jedno mamy. Mało, nie brałem aluminium w ogóle chyba. I mamy latarkę drugą. I świetnie. Jest cudownie. Dobra, moi drodzy, do czego się potrzebowałem? Do lepszej tej kruszarki. Tak, kobalt i dolomit. Zrobimy sobie łamacz rudy lepszy. Kobalt i dolomit. Dolomit zbiorę. Dwa kobalty i dolomit. Dolomit zbiorę. A ty coś zrobiłeś? Dobra. To muszę odłożyć parę rzeczy. Na pewno będę musiał jeden odłożyć. Ten. To. Kobalt i dolomit. Czyli to, kobalt i dolomit. Czyli pozostałe rzeczy mogę podkładać. Roślinki tutaj wkładałem. Cyk. I to też. Ładnie, dobrze. To już jest też trzeba ładnie posegregować, świetnie. I teraz szukamy dolomitu. Trzeba się to rozłożę. To 3 dolomity kosztowało. Właśnie. Mogę zrobić tą? Mogę zrobić tą. Uhuhu. I od razu wstawimy 2 dolomity. I co tu jest napisane? A nic nie jest napisane, bo nie mamy prądu. Rany. Co ja potrzebuję do tej, do tego? Krzem, aluminium nie będę miał. I kobalt. Aluminium już nie mam. Nie tutaj. Ty tutaj. Krzem, aluminium i kobalt. Czyli to mamy. To mamy, ale nie mamy aluminium. Czyli trzeba lecieć tutaj poszukać aluminium. A jak nie, to jeszcze gdzieś dalej. Widzimy się za moment. Moi drodzy, byłem po aluminium. Znalazłem jednej ze skrzynek tam, jak poszedłem w tą stronę. Znalazłem aluminium, więc możemy postawić kolejny panel słoneczny, tylko jeszcze kobalty 2. I możemy stawiać panel słoneczny kolejny. Świetnie. OK. W porządku. I wszystko rusza pięknie. Pięknie. Dobra, moi drodzy, co jeszcze możemy zrobić? Te bomby ja muszę gdzieś wyrzucić z siebie. Pewnie muszę znowu ustawić kolejny podgrzewacz. Dobrze, co mi się nowego odblokowało? Zerknijmy. To jeszcze nie. 175 będziemy mogli tworzyć pręty irydowe. Wiertło mi się odblokowało. Oraz Aiken transmisja, antena komunikacyjna i mieszkalna kapsuła przeszklona, podłoga oraz sufit. Dobrze. Antena komunikacyjna i ekran. Dobrze, zobaczmy. O, jeszcze mamy, pamiętać, mamy recykling. Warzywniak lepszy. Tak? Nie. Nie, wege moduł lepszy, który może stać na zewnątrz. Mamy też niszczarkę, no tego jeszcze nie mogę zrobić. Tego też nie, bo nie mam non-stopu. Ale antenę mógłbym zrobić, sygnalizator mógłbym zrobić.
Ten podgrzewacz jeszcze nie. No i tą wegę moduł P3. Dobrze, ale jeszcze to mogę zrobić. Tak. Czyli to, to. Power też nie zrobiłem jeszcze. Mapowanie nie zrobiłem jeszcze. Dużo rzeczy jeszcze nie zrobiłem. O, lampa obszarowa. Proszę bardzo. Mnóstwo fajnych rzeczy, które możemy porobić. O, pomieszczenie większe. Ale to potrzebne jest nadstop. Tego nie mam. Niestety. Ale słuchaj, o, jeszcze to. Tylko jak ja to postawię. Aluminium nie mam. Niestety, aluminium nie mam. Tu jest problem z aluminium w ogóle. Mam bardzo duży problem z aluminium. Ktoś mówił, że z kobaltem jest ciężko, że to, te, po to jest to, ta kruszarka. Kurczę, nie. Aluminium, to jest problem. Chyba, że trafię na jakieś w końcu, na jakieś miejsce. No to daje po prostu więcej... Tak, więcej miejsca jest. Zobaczmy, czy ta kruszarka to jest to samo, to samo. Co to jest za rzecz? Jakiś taki... O, boksy daje aluminium. A, no to trzeba boksy zbierać. Ja boksy wykorzystałem. Cały. No ale dobra, zróbmy sobie teraz inne rzeczy, bo mam monitorki do robienia. Monitorki do robienia, czyli tak. Poziom energii, transmisję i mapowanie. Te trzy trzeba zrobić. Na pewno trzeba zrobić poziom energii. Czyli krzem i magnes jeszcze potrzebnymi. Magnes mamy. Krzem mamy. To będzie trzeba poprzestawiać trochę, bo tu bym chciałem 4 aż zmieścić. To 4 będzie ciężko. Czekajcie, czy jak postawię... 4 będzie ciężko umieścić. A mogą się dotykać prawie, że... Chyba, że kolejny stół postawię. Jak tu wygląda? No, produkcja 64. Wstępne jest 5. No to dużo będzie mi zabierać dużo. Dobra, jeszcze dwa krzemy i magnes. Dwa krzemy i magnes. I kurczę, no. Za mało miejsca na tych stołach będzie. Kolejnego nie dam rady postawić. A to ekran mapowanie. Ale kompas bym musiał jeszcze zrobić. Wszystko bierze... No, oto bierze dużo energii, 14. To nie to na razie, tylko jeszcze to. Krzem i magnes. Krzem razy 2 chyba tam było. Jeden magnes. Dobrze, i tutaj możemy sobie jeszcze ewentualnie strzelić ten ekran transmisję. Tylko trochę o, obrócimy. Trochę to brzydko wygląda, no ale brak anteny w zasięgu. Czyli antenę trzeba jeszcze zrobić. Ale aluminium nie ma. Dobra. To na razie sobie zostawimy. Nie będzie na razie anteny robionej. Połóż to. Cyk. Jest. Git. No i muszę gdzieś umieścić te ładunki wybuchowe. Kurde. Tylko gdzie? Chyba, że kolejną zrobię. Jezu, ile to kosztuje mnie. Te szafy kosztują mnie strasznie dużo. Dobra, jest jedzenie, jest tlen, jest woda. Świetnie. I są szafy, które trzeba będzie później z czasem podpisać. Bakłażan już? 92%, jeszcze nie. Daje 40, bakłażan daje tylko 20, nie? Na razie nie znaleźliśmy innej rośliny, jak tylko bakłażan. Dobra, słuchajcie, no chyba... Kurczę, chciałbym jeszcze przejść na kolejny... Bo tamte, pamiętacie te wielkie skrzynie? Jakby był taki teleport, który... A jest teleport, na pewno będzie, przynajmniej w oryginalnej wersji był teleport. No pewnie strasznie drogi, ale to później. To bym mógł się przenosić i po prostu zbierać to wszystko. No dobra, ale bym poszedł sobie jeszcze po boxet. Dobra, weźmy jeszcze miejsce na raz, dwa, trzy, raz, dwa i raz. To wszystko trzymam razem, bo właśnie to jest po to, żeby je pomieszczenie oddychające robić. Słuchajcie, ja biegnę w tamtą stronę po boksyt i widzimy się za moment. Dobra, już powietrze mam. Jestem w miejscu, gdzie byliśmy ostatnio. Tutaj znaleźliśmy... To jest żelazo. Przepraszam, nie do końca. Tutaj znaleźliśmy trochę boksytu.
Ale widzę, że chyba całość go zebrałem. A nie, tu jest jeszcze boksyt. Poprzednio nazywałem to beryl, nie? Chyba mi się zostało to z tej, z wiedźmy, gdzie szukałem berylu też. Pochodzimy trochę, może znajdziemy trochę boksytu jeszcze tutaj. O, jest. Świetnie. Są takie górzyste tereny z mnóstwem irydu, co fajnie, fajnie, bo mi się przyda iryd. Ale też chcemy boksytu na razie jak najwięcej. Oczywiście nie wiem, czy on będzie mi aż tak bardzo potrzebny. Boksyt. Ale tutaj jest... O rany, jak tutaj jest klimatycznie. Jest dużo irydu. Aluminium. Bardzo dobrze. Potrzebujemy aluminium też. Bo go mamy mało dosyć. Chcę tak tylko zerknąć, jak to wygląda tutaj. O rany. Boksyt. Zbieraj. Wow, zobaczcie to. O kurde. Pięknie to wygląda. Trochę boję się, że to może mi robić krzywdę. Że to będzie za gorąco na mnie. Ale chyba w tej grze nie ma czegoś takiego, prawda? Chyba. Wow. Dobra. Czy można tam wejść głębiej? Kurczę, chyba można. Trochę się cykam, bo powietrza mi zabraknie. Dobra, dobra, nie wiem, czy to... nie wiem, czy to było ostrzeżenie. Nie podchodź. Pewnie tak. Aluminium, weź. Aluminium, weź. Wracaj odetchnąć, bo ja teraz nie wiem, gdzie jest moja oddycharka. O kurczę. Boksyt? Weź. Dobra. Tam jest. Dobra, widzę ją. O Jezu, to nie przejdę tędy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zaczynam panikować. Panic mode się włączył, ale jest dobrze. Jest boksy, patrzcie. Już idę, już idę. Uff, dobra, jest. Mamy trochę boksytu, mamy trochę aluminium. Świetnie. Jeszcze ten boksyt. I wracam. Tutaj zostawiam oddycharkę. Czyli pomieszczenie oddychające, jak będę to nazywał. I wracam w stronę bazy. Bo tam możemy zaczerpnąć powietrza przy kapsule, którą użyliśmy do wylądowania, tak już mówiłem przedtem. Powinniśmy tam spokojnie dotrzeć, bez raczej większych problemów. A stamtąd do mojej kapsuły też, bez większych problemów. Widzimy się, moi drodzy, jak będę już w bazie. No, moi drodzy, jestem w domu. Jestem w domu, bardzo się cieszę z tej wyprawy. Ponieważ mamy sporo boksytu, mamy, znaczy może sporo, no, część boksytu, mamy też aluminium i jestem super, mega zadowolony. Czy mogę zrobić, nie, to jeszcze może jedno takie bym zrobił. Czekajcie, czy my coś potrzebowaliśmy jeszcze, to wiertło, więcej aluminium, dwa żelaza, tytan, chciałbym się może bym to zbudował, że to dwa żelaza, to mam... Jeden tytan i aluminium. I mogę zbudować to. Jeszcze jedno żelazo. Jeszcze jeden tytan, przepraszam. Dobra, zróbmy takie. Tylko pewnie zaraz prąd siądzie. O właśnie. I prąd siadł. Więc zrobimy kolejną... kolejną... Aluminium jeszcze mam, więc kobalt, krzem, magnez, żelazo. Wszystko potrzebne. Kobalt, magnez, krzem, żelazo. I co już mam? Mam. A jeszcze jedną turbinę. Nie turbinę, co ja mówię. Jeszcze jeden panel słoneczny. I normalnie się spłukałem z aluminium, nie? Już jest. I wszystko działa. No. Jak wygląda terraformacja? 88. Pięknie. Pięknie, pięknie.
Dobrze. Czyli teraz antena później. O, to będzie potrzebne. 60. Wow, to jeszcze. Na 100. To jeszcze. 150. To jeszcze. 175. Już niedługo. W następnym odcinku, moi drodzy, będziemy mieli zaawansowany warsztat. Będzie można pręt zrobić. Wtedy będziemy mogli zrobić antenę komunikacyjną, ekran transmisyjny i tlen też już powoli. Będzie trzeba kupić rozsiewacz trawy, bro, proszę, proszę, 150 niedługo. Ale możemy już robić wegetuby lepsze. A wegetuby, moi drodzy, boksyty tutaj, tutaj wstawimy. I aluminium też tutaj wstawimy. Od ciebie zabiorę. Aluminium tutaj kiedyś miałem jakieś, ale tutaj już nie mam. Tutaj nie mam, dobra, dobra, dobra. To, co mi zostało, iryt, którego kurka nie mam, który jest tutaj, powinien być, ale nie ma miejsca na niego na razie, chyba że coś bym stąd wywalił, ale nie, no wszystko jest potrzebne tutaj. Wow, no i widzicie, jak to się cudownie na razie. No dobra, staw go tutaj. U, pięknie, pięknie. Brawo. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego zachęcam. Czekam na komentarze, bo ostatnio bardzo ładnie komentujecie. Dziękuję. I widzimy się w następnym odcinku, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.